Mężczyźnie mi jest łatwiej upominać samego siebie i innych mężczyzn niż kobiety. A jeśli chodzi o chwalenie nas mężczyzn, to wolę, żeby nas kobiety chwaliły. A my chwalmy mężczyźni kobiety, dobrze na tym wyjdziemy. Będą jeszcze bardziej nas wspierać swoją miłością, delikatnością, wytrwałością i tak dalej. To po pierwsze, więc według mnie normalny mężczyzna na wzór Jezusa to ktoś, kto twardo upomina mężczyzn, także wtedy, kiedy wie, że i kobiety potrafią być strasznie złe, mam tego świadomość, że kiedy jest kobieta w kryzysie, to jest gorsza od najgorszego mężczyzny. Ale niech sobie to sama kobieta powie. Więc Jezus upominał nas mężczyzn i chronił kobiety. I to tak chronił, że nawet mówił: wzrokiem ci, mężczyzno, nie wolno skrzywdzić kobiety. A co dopiero słowem czy czynem. Więc po pierwsze, jako mężczyźnie łatwiej mi mówić krytycznie o nas mężczyznach i łatwiej się zachwycać kobietami. A po drugie, statystyka tutaj działa. Otóż jasne, że zawsze to mogę powiedzieć, są wspaniali mężczyźni, znam takich, zachwycam się nimi, o niektórych piszę powieści i podziwiam ich i są dla mnie inspiracją i duchowni, i świeccy mężczyźni, wspaniali. Na naukach stanowych dla mężczyzn mówię dużo i chętnie konkretów i z imionami, więc wiem, że są wspaniali mężczyźni, chętnie teraz, i teraz to mówię. Natomiast mimo wszystko, że istnieją wspaniali mężczyźni, to istnieją też niestety liczni, którzy są okrutni, także dla samych siebie, dla Boga, ale najbardziej są okrutni dla kobiet, bo to wtedy najłatwiej, jak mężczyzna jest w kryzysie, najłatwiej może dręczyć kobietę, bo jest, choćby dlatego, że jest silniejszy fizycznie i jak jest w kryzysie, to i niewrażliwy moralnie i emocjonalnie. Więc suma krzywd między kobietami a mężczyznami jest bardzo nierówna. To my, mężczyźni, o wiele częściej, wielokrotnie częściej krzywdzimy kobiety, niż jesteśmy przez kobiety krzywdzeni. To tak tyle wyjaśnienia dla tych, którzy się troszkę może złoszczą na mnie, panowie, że tak twardo o panach i tak z szacunkiem, delikatnością o kobietach. To kobietom najbardziej pomaga się nawracać. Ale to moje doświadczenie i mogę się mylić, panowie. Mówię teraz do panów. Okej, to tyle takiego na wstępie wyjaśnienia. I teraz ta ostatnia refleksja w naszych rekolekcjach adwentowych. Otóż im bardziej sobie uświadamiamy tą niesłychaną miłość Boga do nas, taką szokującą, że do tego stopnia posuniętą, że Bóg do nas przychodzi osobiście w naszej ludzkiej, wrażliwej na krzywdy naturze, skocza z góry wie, że go zabijemy, wszystkie ceny zapłaci, bylibyśmy wiedzieli, że kocha nie tylko za nic, nieodwołalnie, cośmy wiedzieli w Starym Testamencie, ale że z bliska, że widzialnie, że nad życie, a jednocześnie mądrze. Wczoraj patrzyliśmy, jak pokochać mądrze bliźnich, więc tych szlachetnych mamy wspierać, błądzących mamy upominać. Przed krzywdzicielami mamy się stanowczo bronić i bronić innych krzywdzonych do separacji małżeńskiej, rodzicielskiej, jakiejkolwiek innej. Czyli niektórych ludzi mogę kochać przynajmniej na razie tylko na odległość, bo są w takim kryzysie, że jeśli jestem blisko, to mnie dręczą. Nie reagują, nie są wrażliwi na naszą miłość, na nasze cierpienie, ani na miłość i cierpienie Boga. Nic im to nie da, że nawet nas zadręczą na śmierć, a my to zniesiemy, bo nie są na miłość i na cierpienie wrażliwi, naszą miłość, nasze cierpienie, tylko na swoje własne cierpienie. Więc im twardziej kochamy krzywdzicieli, im bardziej się przed nimi bronimy, tym bardziej ich kochamy. Nie tylko siebie i słusznie, nie tylko bliskich krzywdzonych, ale i krzywdzicieli kochamy, zostawiając im wszystkie skutki ich błędów, ich zła, które czynią, bo na swoje cierpienie są wrażliwi, nawet ludzie w największym kryzysie. I to ich własne cierpienie może otworzyć oczy. To tyle do powiedzenia czy streszczenia. I dzisiaj ta refleksja ostatnia o zamykaniu bolesnej przeszłości. Każdy z nas jakoś ma przeszłość, która nie jest idealna. Każdy z nas ma żal do siebie, że na przykład w czymś tam błądził, ma żal do siebie, że na przykład ktoś nas krzywdził nieraz dziesiątkami lat, a myśmy się nie umieli bronić. Mamy żal tym bardziej do tych, którzy nas krzywdzili. A więc z naszej czy bez naszej winy, mniej czy bardziej, nasza przeszłość nas jakoś boli. Niektórych ludzi straszliwie boli. Także już ich nie ma wśród nas,
popełnili samobójstwo. Dzisiaj w rozmowie tam indywidualnej ktoś mi powiedział, że tydzień temu ktoś tam z bliskich znajomych przeżył, rodzice przeżyli samobójczą śmierć nastoletniego syna tu w Warszawie w zeszłym tygodniu. Więc no, takie rany zostają na całe życie. Otóż co robić, żeby zamknąć przeszłość, która nam ciąży, żeby się skupić na Bogu, który nas kocha, przyjmować z zachwytem Jego miłość, dojrzale kochać samych siebie i dojrzale kochać bliźnich, począwszy od najbliższych. Jak zamknąć tą przeszłość? Otóż potrzebne jest potrójne pojednanie. Pojednanie z Bogiem, pojednanie z samym sobą i pojednanie z bliźnimi. Otóż najpierw pojednanie z Bogiem. Dlaczego? No bo im trudniejsza jest przeszłość, tym bardziej Bóg jest tym, który mi może tą przeszłość uleczyć. Czy ja z Jego pomocą mogę tą przeszłość uleczyć, ale z Jego pomocą. I na czym polega to pojednanie z Bogiem? Najpierw na tym, o czym mówiłem w poniedziałek, na uznaniu, że Bóg jest niewinny, czyli że nam nie zsyła krzyży. Bo gdyby nam zsyłał krzyże, cierpienia, choroby, dramaty małżeńskie, rodzicielskie, osobiste, to byłby winowajcą. No bo ten, kto kocha, nie zsyła tego, co boli, tylko zsyła siebie. Więc jedyne, co Bóg nam zsyła, to siebie w ludzkiej naturze. Czyli miłość, prawdę i radość. Natomiast wszystko, co boli, my sobie sami zsyłamy sobie nawzajem. Sami sobie, jak syn marnotrawny, ktoś nam zsyła, ale nie Bóg. Otóż pojednać się najpierw z Bogiem, zanim z samym sobą i z bliźnimi, to wykrzyczeć do Boga, ale najpierw do samego siebie. Boże, wreszcie sobie uświadomiłem, doszło do mnie, że Ty jesteś niewinny. I nie tylko tak ogólnie w kosmosie, ale i w mojej historii życiowej, w historii mojej rodziny, może od pokoleń cierpiącej, dręczonej czy dręczącej. Ty jesteś niewinny. Nic, co boli, nie pochodzi od Ciebie. Ktoś powie, no jasne, no Bóg jest świętością, jest miłością, jasne, że nic, co boli, nie pochodzi od Boga. W teorii tak, w praktyce bywa różnie. Otóż zasada jest taka, że im bardziej nas boli przeszłość, im bardziej dramatycznie nas boli przeszłość, tym bardziej mamy taką naturalną skłonność, odruch taki obronny, żeby zrzucić winę na Boga. Już daję prosty przykład. Jakaś pani dzwoni do mnie, nieznana mi, i mówi, proszę księdza, takim bardzo podenerwowanym, agresywnym wręcz głosem, a jednocześnie pełnym bólu. Proszę księdza, mam straszny żal do Boga. I teraz to oczywiście streszczam bardzo długą rozmowę. Straszny mam żal do Boga. A o co pani ma żal do Boga? O to, że mój mąż mnie zdradza. Wtedy spytałem, no to panią zdradza mąż czy Bóg? No mąż, ale niech ksiądz mi nie wmawia, że Bóg tego nie dopuścił. Gdyby Bóg nie dopuścił, to by mąż mnie nie zdradzał. Widocznie Bóg to dopuścił i mam żal do Boga. I wtedy spytałem, oczywiście powtarzam, streszczam bardzo długą rozmowę, więc tam byłem delikatny, cierpliwy, tutaj tylko w skrócie. I wtedy spytałem, a pani mąż jest zaprzyjaźniony z Bogiem, słucha Boga? No nie, no wiadomo, że nie, już od wielu lat nie modli się, nie chodzi do kościoła, nie spowiada, no jasne, że nie słucha Boga. No ale widocznie Bóg to dopuścił. I wtedy się uśmiechnąłem przez telefon, mówię, proszę pani, czy to jest wina Boga, że pani mąż nie słucha Boga? Czy to jest wina Boga, że pani mąż kpi sobie z Boga i z samego siebie, z własnej przysięgi, którą pani złożył, i z pani sobie kpi, ale też i z samego Boga? Czy to jest wina Boga, że ktoś z nas kpi sobie z Boga? To jest wina tego kogoś. Ale dlaczego przynajmniej w pierwszym odruchu krzyczymy przeciwko Bogu, jakoby On był tu winowajcą? Przecież Bóg mówi, kochaj, bądź wierny składanej przysiędze, naśladuj mnie, a nie zdradzaj żonę czy zdradzaj męża. Żoną. Więc jeżeli ktoś mnie rani, to dlatego, że nie słucha Boga. To czy mam, jak mogę mieć żal do Boga o to, że ktoś Boga nie słucha i nie słuchając Boga mnie rani? No to mam żal do tego, który mnie krzywdzi, a nie do Boga, który jest tu najbardziej krzywdzony. Mówiłem o tym w poniedziałek, Bóg się przejmuje twoim, moim losem bardziej niż swoim. Więc najgorzej na tym wychodzi Bóg, kiedy ktoś z nas kogoś krzywdzi, czy siebie, czy inny, bo Bóg wtedy cierpi najstraszniej. Dużo bardziej niż ta krzywdzona osoba. I jeszcze ta krzywdzona osoba krzyczy przeciwko Bogu. Bóg się nie obrazi, Bóg to świetnie rozumie. Tylko my nie zamkniemy przeszłości, która boli, jeśli będziemy atakować niewinnego Boga zamiast prawdziwego winowajcy. O tym jeszcze za chwilę.
To się wyjaśni. Więc pojednać się z Bogiem to powiedzieć: Boże, wreszcie do mnie doszło, że naprawdę Ty jesteś niewinny. Że to, co mnie boli z mojej winy, z winy moich bliskich, z winy innych ludzi, którzy jakoś tam wtargnęli w moje życie, w życie moich bliskich i poranili, okazali się dręczycielami, że to wszystko nie jest zesłane przez Ciebie, nie jest dopuszczone przez Ciebie, to wszystko jest wbrew Tobie. Ty chcesz, żebyśmy byli szczęśliwi już tu na ziemi, żeby Twoja radość była w nas i była pełna, a nie żebyśmy dźwigali krzyże. To my krzyżujemy Ciebie, a nie Ty nas. I po drugie, pojednać się z Bogiem, to powiedzieć i sobie, i Bogu wykrzyczeć: Boże, wreszcie do mnie doszło, że Ty od poczęcia mnie kochasz i że nawet w sytuacjach najstraszniejszych w mojej historii, w historii moich bliskich, cały czas i mnie, i bliskich kochałeś, tylko i ja, i bliscy mogliśmy tego nie widzieć. No bo jeżeli na przykład ktoś mnie z ludzi dręczył, zwłaszcza z bliskich, to jest to tak straszne, że mogę wtedy zupełnie nie widzieć miłości Boga. Może Bóg do mnie posyłać wiele osób z miłością, z wrażliwością, z wyciągniętą do pomocy ręką, a ja tych ludzi odtrącam i krzyczę do Boga jednocześnie: Boże, dlaczego mi nie pomagasz? No, On robi wszystko, żeby mi pomóc, tylko ja nie korzystam z Jego pomocy i nie wiem o tym. I jeszcze Boga atakuje. Otóż pojednać się z Bogiem to powiedzieć: Boże, wreszcie do mnie doszło, że także wtedy, kiedy myślałem, że mnie nie kochasz, że o mnie zapomniałeś, czy że wręcz mnie krzyżujesz, Ty cały czas przy mnie czuwałeś i wspierałeś i chroniłeś, tylko ja tego nie widziałem. To mój problem, nie Twój, Boże. No oczywiście Twoje cierpienie z tego powodu. Jest takie chyba brazylijskie opowiadanie, bardzo znane, Ślady na piasku, powiem w największym skrócie. Ktoś tam sobie przeżywał we wspomnieniach całe swoje życie, odtwarzał, no i mówi: Panie Boże, kiedy patrzę na moje życie, tak jakbym szedł wzdłuż morza po piasku, to widziałem w tych dobrych okresach życia podwójne ślady, moje i Twoje, a kiedy mi było strasznie ciężko, życie odechciewało, to widziałem tylko moje ślady. No i wtedy Bóg wyjaśnia: człowieku, to były moje ślady, nie Twoje. Ja Cię wtedy, człowieku, niosłem na ramionach, inaczej byś już nie żył. To były moje, a nie Twoje ślady. Czasami im bardziej ktoś nas krzywdzi, czy nawet jak sami się krzywdzimy, jak syn marnotrawny, tym bardziej Bóg wychodzi na drogę ku nam, tym bardziej robi wszystko, by nas ratować. Tylko my tego możemy nie widzieć. No ale pojednać się z Bogiem to właśnie już to widzieć. Boże, nie tylko wiem, że tu i teraz mnie kochasz nad życie za każdą cenę, ale tak było przez całe moje życie. Także wtedy, kiedy subiektywnie byłem przekonany, może przez całe lata, że być może kochasz innych ludzi, ale mnie to nie. Mnie też i moich bliskich, także tych, którzy strasznie błądzą, cierpią ze swojej i nie swojej winy. Cały czas kochałeś, kochasz i kochać będziesz. No i pojednać się z Bogiem jeszcze trzecia rzecz. Nie tylko wreszcie sobie powiedzieć do końca: Ty jesteś, Boże, niewinny. Nie tylko powiedzieć: cały czas mnie kochałeś i kochasz. Nawet jak wtedy, w tych momentach, kiedy tego nie widziałem. I po trzecie: Ty, Boże, masz zawsze rację i chcę Cię we wszystkim odtąd słuchać. Już wiem, doświadczony życiem, do dziś włącznie, że jeśli Ciebie nie słucham, to krzywdzę czy siebie, czy innych ludzi, czy daję się krzywdzić przez tych, którzy jeszcze bardziej Ciebie nie słuchają i są w jeszcze większym kryzysie niż ja. Więc już wreszcie do mnie doszło. Może w 15 roku życia, może w 30, może w 90, ile tam mam lat w tym momencie, doszło wreszcie do mnie, że albo Ciebie słucham we wszystkim, albo znowu będę cierpiał i zadawał cierpienia. Otóż, Boże, wreszcie do mnie doszło, że wszystkie Twoje przykazania są słuszne i potrzebne i że wystarczy, że Cię raz nie posłucham i w jakiejś jednej sprawie jedno przykazanie złamię i mogę sobie złamać właściwie całe życie, przynajmniej doczesne. Na przykład pierwsze przykazanie, że ktoś z małżonków, czy mąż, czy żona, ubóstwia współmałżonka. To się zdarza i w każdą stronę. Znam małżeństwa, gdzie dla żony mąż egoista, cynik stał się bożkiem i ona mu służy, mimo że on ją dręczy. I odwrotnie znam sytuację, że żona jest straszliwą dręczycielką, sama nieszczęśliwa i zadręcza męża, a ona stała się jego całym światem emocjonalnie. Niechcący, nie wiedząc o tym, postawił ją w miejscu Boga. Więc jeśli kogoś z ludzi, czy dziewczyna, powiedzmy zakochana w chłopaku, postawi go w miejsce Boga, to on z nią zrobi wszystko, co zechce. No, raczej nie kocha, tylko wykorzystuje i porzuci. A więc
doszło wreszcie do mnie, Boże, że jeśli chcę być szczęśliwy, to jest jedna droga. We wszystkim Ciebie słucham, ale we wszystkim. Nie w 95% przykazań czy przypadków, we wszystkim. Inaczej znowu będę wracał do przeszłości, która boli. Więc Ty, Boże, nie zsyłasz krzyży, Ty, Boże, zawsze kochasz. Czy to do mnie w tym momencie dociera, czy nie, ale już wiem, że zawsze kochasz. I zawsze byłem kochany i jestem i będę. I Ty zawsze masz rację i od dziś chcę Cię we wszystkim słuchać. Inaczej nie zamknę bolesnej przeszłości. Bo będę ją powtarzał, a może będzie jeszcze bardziej bolesna teraźniejszość niż przeszłość. To tyle o pojednaniu z Bogiem. Po drugie, mam się pojednać z samym sobą, jeśli chcę zamknąć przeszłość, która boli. Z samym sobą. I to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. Najtrudniej się pojednać z samym sobą. To jest taka anegdota. Króciutko opowiem, jakaś pani przychodzi do proboszcza gdzieś tam na świecie, w jakimś państwie, nieważne, i mówi: księże proboszczu, od paru miesięcy objawia mi się Bóg we śnie. A proboszcz mówi: nie wierzę, ja też bym nie wierzył, z góry się przyznaję. Nie wierzę, to się pani wydaje, to są tylko pani sny, a nie tam jakieś objawiania się Boga we śnie. No więc stanowczo powiedział: proszę nawet nie próbować opowiadać, absolutnie w to nie wierzę. Ona mówi: proszę księdza, ale ja też nie wierzyłam sama sobie, że to mi się Bóg objawia. Myślałam, że to właśnie tak jak ksiądz mówi, że to są po prostu moje sny o takiej treści, że tam się Bóg pojawia, ale nie, że się Bóg naprawdę pojawia. No ale proszę księdza, w tych snach mi Bóg objawia rzeczy, o których pojęcia nie miałam i które się potem wcześniej czy później okazują prawdą. No to musi być prawdziwy Bóg, bo skąd ja bym mogła wyśnić na przykład jakieś informacje o moich znajomych czy krewnych, o których pojęcia nie miałam, a Bóg mi we śnie powiedział. I się na przykład następnego dnia potwierdziło, ktoś powiedzmy przypadkowo mi się zwierzył dokładnie z tych samych spraw. No i proboszcz mówi: dobrze pani, żeby skończyć dyskusję, to jest jałowa dla mnie dyskusja, to przypadek był, nie wierzę, że to się Pan Bóg objawi, ale jeśli pani wierzy, to kiedy się Bóg znowu niby pani objawi we śnie, to proszę go zapytać o moje tajne grzechy. No jak pani powie o moich tajnych grzechach, no to ja wiadomo, że prawdziwy Bóg, tylko Bóg zna moje tajne grzechy. Po tygodniu wraca pani, proboszcz pyta: i co pytał, objawił się pani znowu Bóg we śnie? Tak. Pytała go pani o moje tajne grzechy? Nigdy bym nie śmiała, no ale ksiądz sam mówił, że polecił mi, no to nieśmiało, ale zapytałam. No i może ksiądz się trochę zaniepokoił, mówi: no i co? I co Bóg powiedział? Proszę księdza, Bóg się uśmiechnął i powiedział: powiedz księdzu, że już dawno jego grzechy zapomniałem. Otóż to jest tylko anegdota, ale pokazująca prawdę o nas. Mianowicie najtrudniej jest się pojednać z samym sobą. I teraz najpierw pytanie na początek tego aspektu, czy w ogóle potrzebujemy pojednania z samym sobą? No to, że z Bogiem to tak, bo nieraz Boga wręcz dręczymy, choćby wmawiając sobie, że on nam syła krzyże, albo nie widząc Jego miłości, no przecież wtedy On ma udrękę, bo nie dlatego, że się obraża, bo się nie obraża. Ten, kto kocha, się w ogóle nie obraża, tylko cierpi, że my cierpimy. W każdym razie łatwiej się pojednać z Bogiem niż z samym sobą. Ale czy potrzebujemy pojednania z samym sobą? Tak. I to przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas codziennie w jakimś stopniu krzywdzi samego siebie. Samego siebie. Czasami tak drastycznie, że do popadania w śmiertelne uzależnienia i do samobójstwa włącznie. Do rozpaczy samobójstwa włącznie. Więc czasami się wręcz śmiertelnie krzywdzimy. Czasami się dziesiątkami lat dręczymy ciężkimi grzechami, ciężkimi uzależnieniami, toksycznymi więziami i tak dalej. Potrafimy zadręczać siebie nawet śmiertelnie, a w jakiś tam sposób drobniejszy może, to każdy z nas codziennie się krzywdzi. Żadne zwierzę sobie krzywdy nie wyrządzi. Człowiek potrafi, no bo ma wolność, prawdziwą wolność do dobra, ale też i do zła. Po drugie, mam żal do siebie nie tylko o to, że sam siebie krzywdzę, czy krzywdziłem, może w przeszłości bardzo, jeśli byłem w kryzysie, ale mam też żal do siebie o to, że krzywdziłem innych ludzi. Mam świadomość, wiem, co mówię. Mam żal do samego siebie, jeśli ciebie krzywdziłem. Dlaczego? No bo wcześniej czy później przyjdą skutki. Te, dla mnie bolesne, że ciebie krzywdziłem. Na przykład mężu, żono, mamo, tato, synu, córko. Dziewczyno, chłopaku, bo jeśli ciebie krzywdziłem, krzywdziłam,
to wcześniej czy później, nawet jak sumienie mnie nie ruszy, to skutki ruszą. Może policja mnie aresztuje, może będę w więzieniu, bo cię biłem, okradałem, dręczyłem, poniżałem. Może ty zmądrzejesz, zaczniesz mnie mądrze kochać, czyli na razie na odległość, dopóki się nie zmieniam, a na razie się nie zmieniam i mieszkam, powiedzmy, pod mostem, ale wiem z mojej winy, bo cię dręczyłem, więc wreszcie nauczyłeś się, czy nauczyłaś mnie mądrze kochać. W każdym razie, jeśli ciebie krzywdziłem, to wcześniej czy później, powtórzę, przyjdą dla mnie bolesne skutki. Najpierw ty płaczesz na mnie i przeze mnie, jak cię dręczę, ale wcześniej czy później i ja zacznę płakać na samego siebie. I sobie mówić, po co ja tak dręczyłem moich bliskich czy innych ludzi, że teraz zostałem sam, że może w więzieniu, że może pod mostem dosłownie przenośni, że może się zapijam, zaćpam, żeby zapomnieć o wyrzutach sumienia. No po co mi to było? No i po trzecie mam żal o to, że dawałem się krzywdzić, kiedy już miałem szansę się bronić, gdybym z tej szansy korzystał. Więc nie tylko mam żal o to, że sam siebie krzywdziłem, że ciebie krzywdziłem i skutki na mnie teraz spadają, może dramatyczne, ale też mam żal do siebie, kiedy ty mnie krzywdziłeś, drugi człowieku, a ja już z pomocą Boga i Bożych ludzi i wysiłku własnego mógłbym się już bronić. Już wyjaśniam. Otóż kiedy byłem małym dzieckiem i dzieckiem trochę już nawet większym, ale jeszcze dzieckiem i ktoś mnie krzywdził, jakiś patologiczny rodzic, mama, tata, czy syn, córka dorastający, czy dorośli, dla przykładu, no to jak syn, córka, no to już byłem duży. W każdym razie jak mnie ktoś krzywdził, kiedy byłem dzieckiem, no to jest najprostszy przykład. Miałem 12 lat, czy już byłem dorosłym i krzywdził mnie nieraz może dziesiątkami lat, a ja nie wyciągałem wniosków i myliłem miłość z naiwnością, z rozpieszczaniem krzywdziciela, no to kiedy sobie to uświadomię, to mam żal do siebie. Po co się dawałem krzywdzić? I teraz co robić z tym żalem do siebie, który mnie może zadręczyć, doprowadzić do rozpaczy, do samobójstwa? Z tym żalem, że siebie krzywdziłem, że ciebie krzywdziłem, skutki na mnie przychodzą i że dawałem się krzywdzić, gdy już mogłem się bronić. Otóż najpierw powiem, czego nie robić z tym nieraz potwornym żalem do samego siebie. Trzeba unikać dwóch błędów, bo błędy są zawsze dwa, skrajności są zawsze dwie. Pierwszy błąd to jest zadręczanie siebie. Ktoś tam mi mówi, no tysiące osób, proszę księdza, nabroiłem w przeszłości, nakrzywdziłem siebie, krzywdziłem innych, skutki teraz przychodzą na mnie, dawałem się krzywdzić przez jeszcze gorszych ode mnie wtedy. No i teraz zadręczam siebie, nienawidzę siebie, brzydzę się sobą, poniżam siebie, doprowadzam się do rozpaczy w ten czy inny sposób, dobijam siebie po prostu, a dobrze mi tak. Skończę w samobójstwie, czy w jakimś innej formie samobójstwa na raty, w agonii, ale na nic innego nie zasługuję. Zadręczam siebie. To jest jeden dramat. Tak się nie zamknie przeszłości bolesnej. Ona wtedy jest teraźniejszością, jeszcze straszniejszą. Otóż Jezus nie mówi, zadręczajcie się. Mówi co innego. Nawracajcie się. Nawracajcie się i bądźcie podobni do mnie i wtedy moja radość będzie was i będzie coraz pełniejsza. Jezus nie chce naszego zadręczenia. Choćbyśmy byli najgorszym człowiekiem w historii ludzkości, Jezus nie chce naszego zadręczenia. Jezus chce naszego nawrócenia. Za chwilę wyjaśnię krótko. Drugi błąd, druga skrajność to jest pobłażanie sobie. Dokładna odwrotność. Pobłażanie sobie. Ktoś mi mówi częściej, no znowu panowie będą mieli żal do mnie, no ale taka jest statystyka. Częściej my mężczyźni pobłażamy sobie, kiedyśmy nabroili, niż kobiety. Kobiety, co więcej, kobiety mają skłonność, żeby brać nie swoje winy na siebie, żeby poczucie krzywdy zamieniać w poczucie winy. Jeśli mnie tam ktoś bliski krzywdzi, to widocznie ja zasłużyłam sobie na to. To jest skłonność dziewcząt i kobiet. Więc one się obwiniają na zapas, że bardzo rzadko można spotkać kobietę, która sobie pobłaża, kiedy błądzi, raczej się zadręcza. Natomiast mężczyźni mają skłonność właśnie, wielu przynajmniej, do zamieniania poczucia winy w poczucie krzywdy. Krzywdziciele sobie tak kombinują w głowie, w rozumowaniu, żeby wyszło, że to oni są krzywdzeni. Że osoby, które biją, zdradzają, poniżają, to te osoby są winne, a nie ten krzywdziciel. W każdym razie
to już odsyłam do statystyk. Natomiast tutaj konkretny przykład. Jakiś student mi mówi, proszę księdza, no ja nabroiłem w życiu, nakrzywdziłem siebie, nakrzywdziłem innych ludzi, zdążyłem, mimo że mam 27 lat. Dawałem się też krzywdzić przez jeszcze gorszych ode mnie, ale proszę księdza, ja sobie wszystko przebaczyłem, wszystko. Bóg jest miłosierny i ja jestem miłosierny dla samego siebie. Wtedy spytałem, a nawróciłeś się, tu i teraz kochasz, tu i teraz nie krzywdzisz? Nie, no proszę księdza, nie przesadzajmy, no mniej więcej tak samo żyję, jak żyłem w ostatnich latach, ale jak coś na bieżąco tam nawet ciężko zgrzeszę, skrzywdzę siebie czy innych ludzi, to sobie też na bieżąco wszystko przebaczam, na bieżąco. Wtedy mówię, człowieku, marnie zginiesz, marnie zginiesz. Bo Jezus do tych, którzy tu i teraz błądzili, nie mówił, przebaczcie sobie. Nie mówił też, uwierzcie w moje miłosierdzie. Do tych, którzy tu i teraz ciężko grzeszyli, mówił tylko jedno. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. I teraz powiem bardzo twardą zasadę, najpierw może być szok. Mianowicie, miłosierdzie Boże nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. W ogóle nie jest żadnym lekarstwem na złą teraźniejszość. Jeśli mam złą teraźniejszość, krzywdzę, grzeszę, krzywdzę siebie, ciebie, nic mi, ale to nic mi Boże miłosierdzie nie da. Jeśli to się dokonuje tu i teraz, zło, które czynię. Otóż miłosierdzie Boże jest lekarstwem wyłącznie na złą przeszłość, ale nigdy na złą teraźniejszość. Nigdy. Jedynym lekarstwem na złą teraźniejszość jest natychmiastowe nawrócenie. Najpierw nawrócenie i piękne Boże życie w miłości tu i teraz i wtedy miłosierdzie dotyczące tylko przeszłości. Więc jeżeli mam teraźniejszość złą, to mnie może uratować tylko moje nawrócenie z pomocą Boga. Ale Bóg mi nie w sercu mi przebacza, ale mi tego nie zakomunikuje, bo by mnie dobił, bo bym nie miał potrzeby się nawracać. Wprowadziłby mnie Bóg w błąd. Takim za dużym miłosierdziem. Kiedy ojciec okazuje miłosierdzie marnotrawnemu synowi? Gdy syn wraca przemieniony. I ani sekundy wcześniej. Najpierw nawrócenie i piękna teraźniejszość w miłości przyjmowanej i okazywanej. I wtedy miłosierdzie, które zamyka przeszłość. Bo teraźniejszość mam już piękną. A więc najpierw miłosierdzie, najpierw przebaczenie, nawrócenie, dopiero miłosierdzie. Więc jaka jest dojrzałość w pojednaniu z samym sobą? Przebaczam sobie nawet najstraszniejszą przeszłość i Bóg mi przebacza i nad słowem nie wypomnie przeszłości, jak nie wypomniał synowi, pod jednym warunkiem, że to jest przeszłość, to co sobie przebaczam, że to jest przeszłość. A kiedy zła przeszłość jest przeszłością, nie teraźniejszością? Gdy mam piękną Bożą teraźniejszość. Więc każdy, kto do mnie przychodzi i mówi, księże Marku, no dręczy mnie przeszłość, od razu moje pierwsze pytanie, a jaka jest twoja teraźniejszość? Ostatnio jakaś studentka w tych dniach, proszę księdza, dręczy mnie to, że mama i tata się nade mną znęcali, no patologicznie, mówię w największym skrócie. Mówię, a jaka jest twoja teraźniejszość? I ona mówiła, nie mogę im przebaczyć, jak pojadę teraz na semes po sesji zimowej do domu, to im wygarnę, powiem, że was nienawidzę, mamo, tato, jesteście okrutni, diabelscy, wreszcie wam to powiem na głos. Mówię, dziewczyno, a jaka jest twoja teraźniejszość? Tu na studiach, daleko od rodziców, bo tak jest, 300 kilometrów od domu. No wtedy spoważniała, proszę księdza, no trochę jest ciężko. Związałam się z chłopakiem, który się upija, który zaczyna mnie dręczyć. No już od paru ładnych miesięcy nie potrafię się uwolnić. Jeszcze bardziej mnie dręczy, niż mnie dręczył tata. No ale jestem zakochana, no wiem, doszło do mnie ślepo. Zawaliłam poprzednią sesję, no bo już byłam związana z tym chłopakiem, nie miałam siły się już uczyć. Sama siebie jakoś tam zadręczam. Już mówię w skrócie. Mówię, dopóki nie zatroszy się o dobrą teraźniejszość, nie zamkniesz przeszłości. Najpierw dobra teraźniejszość, dopiero zamykanie złej przeszłości. Najpierw moje nawrócenie, jeśli zła przeszłość mi ciąży z mojej winy, najpierw moje nawrócenie, dopiero przebaczenie i zamykanie przeszłości. Tak w sposób dojrzały Boży.
powtarzam jeszcze raz, syn marnotrawny doświadczył miłosierdzia ojca, gdy się nawrócił, odkłamał, przyszedł już przemieniony, rwący się do pracy, nie tylko w polu, ale i nad swoim charakterem, już świadomy, że cały czas to ojciec go kochał, a nie tamci kumple i koleżanki, kiedy miał pieniądze i żył na zasadzie wino, dziewczyny, śpiew. Już dotarło do niego, to ja zgrzeszyłem przeciwko tobie, ojcze, nie ty przeciwko mnie, to ja przeciwko tobie, nie jestem godzien być synem, uznał wszystkie konsekwencje, bo tu i teraz zaczął kochać, być szlachetny i wtedy ojciec mu przebacza, ale ani sekundy wcześniej. Ale gdy ten syn się zmienia, ojciec mu nie wypomina nawet słowem przeszłości, nawet słowem. I ja mogę sobie nawet słowem nie wypominać przeszłości, nawet najstraszniejszej, jeśli mam piękną, Bożą, świętą teraźniejszość. I tylko wtedy. No i ostatni aspekt, mianowicie pojednanie z bliźnimi. Już krótko, a też ważne rzeczy. Otóż zwykle, jeśli mam bolesną przeszłość, to nie tylko coś tam z Bogiem, nie miałem dobrych relacji i sobie może jeszcze wmawiałem, że to z winy Boga, że coś tam niby dopuszczał złego, a nie ludzie. Mam problemy przy ciężkiej przeszłości bolesnej z samym sobą, no to już mamy lekarstwo. Zadbaj o dobrą, nawróconą, mądrą, piękną, szlachetną teraźniejszość. Jeśli krzywdziłeś, to kochaj. Jeśli byłeś krzywdzony, to się nie daj krzywdzić, mówiąc najkrócej. I wtedy zamykasz przeszłość, bo masz dobrą, radosną, cieszącą cię teraźniejszość. No ale i wtedy, jeśli jest bolesna przeszłość, to i z innymi ludźmi też mamy problemy. Dwie możliwości. Albo ja krzywdziłem ciebie, no i mi ciąży przeszłość. Albo byłem przez ciebie krzywdzony, ty krzywdziłeś mnie. I też mi ciąży przeszłość, tylko w inny sposób. Króciutko obie sytuacje. Najpierw ja krzywdziłem ciebie. Co mam wtedy obowiązek zrobić, jeśli chcę zamknąć przeszłość, która mi ciąży z mojej winy? Bo to ja ciebie krzywdziłem. Otóż najpierw powiem, czego mi nie wolno robić. Nie mogę przyjść do ciebie i powiedzieć, na przykład mężu, niech będzie teraz przykład, panowie, w drugą stronę, powiedzmy, ja żona dręczyła męża w tej czy innej wersji i przychodzę do męża, ja żona i mówię, mężu, no kończą się rekolekcje, no różnie między nami było, to przebacz mi. Otóż jeżeli ciebie krzywdziłem i przychodzę do ciebie i mówię, przebacz mi, choćby proszę, to ja jestem bestialski, ja. Bo mało, że cię krzywdziłem, to jeszcze czegoś od ciebie oczekuję. No to jest potworne. To diabeł by nie wymyślił nic gorszego. Więc jeśli ciebie krzywdziłem, nie wolno mi przyjść do ciebie i prosić o przebaczenie. Nie wolno. To byłoby bestialskie. Otóż jeśli ciebie krzywdziłem, to co mam zrobić? Mam najpierw się nawrócić, pojednać z Bogiem, z samym sobą. Tu i teraz ani siebie już nie krzywdzić, ani ciebie. A więc przychodzę do ciebie, bo już kocham. Tylko wtedy mogę przyjść do ciebie próbować zamknąć przeszłość złą między nami, złą relację z mojej winy. Kiedy już ja tu i teraz jestem pojednany z Bogiem, pojednany ze sobą, tu i teraz kocham. Więc przychodzę, bo kocham i z żadnego innego powodu. Nie dlatego, że mnie policja ściga, nie dlatego, że mam długi, nie mam za co spłacić, nie dlatego, że nie mam gdzie mieszkać, tylko dlatego, że już kocham i Boga, i siebie coraz dojrzale, i ciebie też już. Ciebie, którego czy którą do tej pory krzywdziłem. Więc przychodzę, bo już kocham. Po drugie, opisuję ci krzywdy, które ci wyrządziłem, bez szczegółów, żadnych szczegółów, ale grupy krzywd. Krzywdziłem cię, powiedzmy, kłamaniem, finansowo ci krzywdziłem, dręczyłem cię psychicznie. Jeśli były zdrady, no to zdradzałem, poniżałem, oczerniałem. No to co było? Bez żadnych szczegółów, bo nie chodzi o poniżanie siebie. Chodzi tylko o sygnał, żebyś wiedziała osobą, którą krzywdziłem, że to do mnie doszło. Że ja już sam sobie to powiedziałem, ponazywałem po imieniu. Więc przychodzę, bo kocham. Po drugie, opisuję ci grupy krzywd, które ci wyrządziłem. Jeśli o jakichś krzywdach nie wiesz, to ci nie opisuję, to między mną a Bogiem, spowiednikiem zostaje, to ja ten krzyż mam dźwigać, ale nie obciążać ciebie wyjaśnianiem ci win, krzywd, o których nie wiesz. Jeśli na przykład żona zdradzała męża, a mąż się nie zorientował, to się nie chwal, mówiąc z gorzką ironią, przed mężem, powiedz to Bogu, spowiednikowi, dźwigaj ten krzyż, ja ci będę pomagał dźwigać, ale nie obciążaj tym krzyżem zdradzanego wcześniej małżonka, bo to nie byłoby zadośćuczynienie, tylko dobicie. A więc, no ale to w takie szczegóły już nie mamy szans wejść czasowo. W każdym razie przychodzę do ciebie, bo już kocham, opisuję grupy krzywd, o których wiesz i wynagradzam.
nie obiecuję wynagrodzenia, tylko wynagradzam. Jeśli kłamałem, to mówię, okłamywałem cię w tych dziedzinach. Jeśli cię oczerniałem, to zanim do ciebie przyszedłem, poszedłem do wszystkich krewnych i znajomych i odwołałem oszczerstwa na ciebie rzucane. I teraz ci mówię, już odwołałem w całej rodzinie i znajomych oszczerstwa, które na ciebie rzucałem. Jeśli cię okradałem, oddaję, jeśli nie mogę wszystkiego, to w ratach, ale w największej, pierwszej racie, jaką mogę, nawet jeśli przez tydzień prawie nie dojadł, żeby jak najwięcej ci oddać, jak najszybciej. No a jeżeli bym przemocowcem, dręczycielem, to teraz promieniuję miłością, delikatnością, czułością. Promieniuję, może na razie mężu, żoną, mamo, tato, synu, córko, nie dać się przytulić. Masz święte prawo, ale ze mnie promieniujesz miłość, bo jestem zupełnie nowym człowiekiem. I uwaga, i nawet wtedy nie mówię, przebacz mi, nawet wtedy. Kiedy się już nawróciłem, jestem tu i tutaj, Boże Święty, kocham ogromnie, to widać na kilometr. Opisałem uczciwie grupy krzyw, które ci wyrządziłem. Tu i teraz wynagradzam hojnie, ofiarnie, nie dojedząc, nie dosypiając jak trzeba. I to robię i milczę. I nawet wtedy, nawet najdelikatniej ci nie sugeruję, to może mi przebaczysz, może zaczniesz mi ufać. Nic. Ja robię, co do mnie należy. A jeśli ty mi powiesz, bliski czy inny człowiek, którego krzywdziłem, no to widzę, Marku, jak się zmieniłeś radykalnie, promieniłeś miłością, odkłamałeś się, ponazywałeś krzywdy, które mi wyrządzałeś, a wcześniej lata może zszedłeś w zaparte, że niby nie krzywdziłeś. No, wynagradzasz pod każdym względem, poodwoływałeś kłamstwa, oszczerstwa, oddajesz mi pieniądze, chudnąc w oczach, bo nie dojesz, byle mi... No, choćby taki kongres. W każdym razie ten ktoś powie, no widzę twoją radykalną zmianę, cieszę się, przebaczam ci, a jak będziesz się tak dalej zmieniał, no to ci będę wręcz ufać i wejdziemy w przyjaźń, jakiej nigdy między nami nie było. No to cię jeszcze po rękach wycałuję. Ja, eks-krzywdziciel, a teraz już rzeczywiście kochający przyjaciel, to cię po rękach wycałuję. Ale to, czy mi przebaczysz i zakomunikujesz, to ja tego nie wymuszam, nawet nie proszę. Ja robię to, co do mnie należy. I ostatnia rzecz, to ty krzywdziłeś mnie. I sądzę, że tu w świątyni jest więcej nas w tej drugiej sytuacji. Oczywiście każdy z nas i czasami krzywdzi codziennie, może w drobnych sprawach siebie samego. Każdy z nas codziennie, choćby jakieś drobne krzywdy, cierpienia wyrządza bliskim, nawet często nie wiedząc kompletnie, że przez nas cierpią, choćby w drobiazgach, czy mamy jakąś świadomość, ale w naszych słabościach nie potrafimy zapanować. Więc każdy z nas jest krzywdzicielem, ale skoro tu jesteśmy, to raczej, nawet jeśli byliśmy wręcz strasznymi krzywdzicielami, to już nie teraz, inaczej by nas to nie było, to jest dla mnie jasne. I głównie jesteśmy krzywdzeni. Jeśli nas przeszłość boli, to dlatego, że ktoś nas krzywdził, począwszy od bliskich. Tu raczej krzywdicieli nie ma, tych, którzy krzywdzili i nadal krzywdzą, to raczej oni są zupełnie gdzieś indziej. Więc dlatego tutaj parę słów na koniec dla tych, którzy wrócą do domu i będą twarzą w twarz z tymi, którzy nas krzywdzili i może nadal krzywdzą. I teraz co my mamy zrobić? Krzywdzeni, nie krzywdziciele, krzywdzeni. Otóż pierwsze, kocham dalej tego, który mnie krzywdził, może dalej próbuje krzywdzić. Nadal kocham, o tym już mówiłem wczoraj. Nie odwołuję miłości, miłość jest na zawsze. Nie straszę nawet niby tam dla zmobilizowania do czegoś, nie straszę, że jak tak, to ja cię przestanę kochać. Nie, kocham cię i nigdy kochać nie przestanę. Więc po pierwsze kocham także nieprzyjaciół, także krzywdzicieli, także tych, którzy próbują mnie krzywdzić tu i teraz. Kocham. Po drugie, ale tylko dodam, nie zawsze mam jak to zakomunikować. Jeżeli powiedzmy wrócisz żono, znowu panowie, przepraszam, że przykład w tą stronę, wrócisz żono do domu i wiesz, że twój mąż cię zdradza, idzie w zaparte, udaje, że nie, kłamie w żywe oczy, no ale nie masz wątpliwości, masz dowody wręcz. No to przecież wiadomo, że się nie przytulisz do niego, no nie daj Boże, żebyś jeszcze współżyła, no to przecież to byłoby samobójstwo psychoduchowe, więc czy nie powiesz mu, w ogóle będziesz zimna wobec niego, ale to jest jego wina wtedy. Więc kochasz bolesną miłością, z tym, że no nie ma jak okazać miłości, bo byś go wprowadzała w błąd, że mu pobłażesz, że może dalej cię zdradzać. No i byś go wprowadzała w błąd, żeby nie widziałby potrzeby nawrócenia. To byś mu ułatwiała drogę do piekła, więc
kocham nadal, ale krzywdziciel zwykle nie wie, że kocham, no bo nie widzi znaków miłości i nie może widzieć, no bo by to wprowadzało w błąd. Ale kocham. Ja wiem, Bóg wie, że kocham, bolesną oczywiście miłością, płacząc, siwiejąc może, ale nie przestaję Cię kochać, tylko Ci o tym nie mówię, żeby Cię nie wprowadzać w błąd, czy żebyś mnie jeszcze bardziej nie próbował szantażować, widząc moją wrażliwość, szlachetność i miłość. Więc kocham i milczę. Po drugie, nie mszczę się. Uczeń Jezusa się nigdy nie mści. Ty mnie okłamujesz, ja nie okłamuję. Ty mnie okradasz, ja Cię nie okradam. Ty mnie oczerniasz, ja nawet nie mówię do innych prawdy o Tobie, tej bolesnej, mówię Tobie i Bogu. Ale nie innym, więc nie tylko Cię nie oczerniam, ale milczę wobec innych o Twoich słabościach. Tobie oczywiście mówię, bo to jest podstawa miłości do błądzących, o tym było wczoraj. W każdym razie Ty mnie, powiedzmy, zdradzasz, ja Cię nie zdradzam. Ty mnie uderzasz, ja Cię nie uderzam. Więc nie mszczę się, nie robię tego zła, które Ty robisz. Kocham Cię, ale milczę w okazywaniu, bo nie mam jak okazać. Swojej winy nie mam jak. Po drugie, nie mszczę się. Po trzecie, teraz będzie bardzo, trzeba być precyzyjnym. Po trzecie, w sercu moim przebaczam Ci krzywdy, które już mi wyrządziłeś, już się stały, ale Ci nie mówię, że Ci przebaczam te krzywdy, które już mi wyrządziłeś. Mówię to sobie, mówię to Bogu, mówię ewentualnie spowiednikowi, przyjaciołom, natomiast nie mówię Tobie. Z całą świadomością chcę to podkreślić. Przebaczam Ci, krzywdzicielu, krzywdy, które już mi wyrządziłeś. To jest także dla mnie dobre, żeby nie rozdrapywać ran. To się już stało. To nie ma sensu teraz rozdrapywać tych ran. A za co, dlaczego, jak mógł ten drań mnie tak krzywdzić mimo mojej miłości? Bez sensu. Rozdrapuję rany i teraz siebie krzywdzę. Więc to też w moim interesie jest, żebym Ci przebaczył. Ale Ci nic nie mówię. Ale Ci nic nie mówię, że Ci w sercu przebaczyłem czy przebaczyłam krzywdy, które już mi wyrządziłeś. Ale Ci należy nic nie mówi. I teraz uwaga, jeśli dalej mnie próbujesz krzywdzić, bo się jeszcze nie nawrócił, nie zacząłeś kochać, nie przyszedłeś, nie opisałeś win, nie przeprosiłeś, nie wynagradzasz, przeciwnie, próbujesz krzywdzić nadal, jesteś dalej w kryzysie, to tu i teraz się przed Tobą bronię. Tu i teraz się już nie pozwolę krzywdzić. No, na tym polega rozwój duchowy, chrześcijański. O tym były szczegóły wczoraj. Że się uczę od Jezusa wszelkich aspektów miłości. Nie tylko więc tego, że miłość jest za nic, nieodwołalna, z bliska, ofiarna, czuła, nadżycia jak trzeba, ale też się uczę od Jezusa tego, że miłość jest mądra. Powtórzę jeszcze raz, co było wczoraj. Jezus ludzi szlachetnych wspierał, błądzących upominał, przed krzywdzicielami się bronił. Poza tym jednym wyjątkiem w Ogrójcu i na krzyżu, żebyśmy wiedzieli, że kocha nas życia. To był wyjątek. Z zasady się bronił i nas się uczy bronić. Kościół w imieniu Boga daje nam prawo do obrony także przed żoną czy przed mężem. Jeśli mąż, żona łamie przysięgę, mam prawo się bronić do separacji małżeńskiej włącznie. Bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. A jeśli ktoś mnie krzywdzi zamiast kochać, no zwłaszcza ten, kto ślubował miłość, no to ja się wtedy bronię. Więc jeśli nie nawróciłeś się, mój krzywdzicielu, i nie tylko w przeszłości mnie krzywdziłeś, ale i tu i teraz nadal próbujesz krzywdzić, to te krzywdy, które mi już wyrządziłeś w przeszłości, przebaczam Ci w sercu, nic Ci nie mówiąc. Wie tylko Bóg, spowiednik, powiedzmy ktoś tam mądry i ja wiem. Natomiast tu i teraz się bronię. Tu i teraz już nie pozwolę skrzywdzić. Pojednałem się z Bogiem, już wiem, że to nie od Boga pochodzą te krzywdy, które mi zadajesz. Już sobie tego takich głupstw nie wmawiam, więc jak już wiem, że to nie jest wola Boga, przeciwnie, że Bóg jest udręczony, że dręczysz nie tylko mnie, ale i Boga dręczysz, dręcząc mnie to i broniąc siebie, bronię też Boga przed kolejną udręką, więc tu i teraz się już stanowczo bronię. Sam nie krzywdzę, sam kocham, ale się nie daję też krzywdzić. Więc tu i teraz się stanowczo bronię, do separacji wszelkiej włącznie. I teraz jeśli ty się do mojej czy twojej śmierci nie nawrócisz, nie zmienisz, to ja do mojej czy twojej śmierci będę się bronić i będę cię kochać tylko na odległość. Jeśli i nic innego nie mogę zrobić, czyli kocham cię nadal, nic się nie komunikując, bo nie ma jak, z twojej winy nie ma jak. Po drugie, nie mszczę się. Po trzecie, w sercu przebaczam minione krzywdy,
ale tobie o tym nie mówię, że przebaczam minione krzywdy, a przed bieżącymi krzywdami się już bezlitośnie, stanowczo i konsekwentnie bronię. Tu i teraz mnie już nie skrzywdzisz, bo na to nie pozwolę. Poruszę niebo i ziemię, instytucje kościelne i państwowe, policję, prokuraturę, sądy, więzienia, terapie, także przymusowe, sądownie i tak dalej. Z wszystkich możliwości skorzystam, żebyś tylko mnie już nie krzywdził. Nie tylko z miłości do siebie, do innych bliskich, także z miłości, już mówiłem wczoraj, do ciebie. Żebyś nie był jeszcze większym krzywdzicielem, jeszcze większym draniem. I teraz, no i na tym może poprzestać, że do śmierci mojej czy twojej muszę się tylko bronić i kochać się na odległość. Ale kiedy może być najpiękniejsze zakończenie? Kiedy któregoś dnia przyjdziesz do mnie przemieniony, może także na skutek tej mojej stanowczej, twardej obrony, może wreszcie doszło do ciebie, kiedy płakałem na ciebie, mój bliski, ktoś kpił, ale kiedy policja cię aresztowała, kiedy sędzia skazał na parę lat więzienia, na przykład, czy sąd cię skazał na przymusową terapię, no to może dzięki tej mojej stanowczej obronie z uwzględnieniem różnych instytucji doszło do ciebie, że to nie tylko ja mam do ciebie żal, ale to różne instytucje to potwierdziły oficjalnie i na piśmie. W każdym razie, czy Bóg do ciebie dotarł jakoś, czy twoje cierpienie do ciebie dotarło, czy inni ludzie dotarli lepiej niż ja docierałem, czy wszystko naraz, ale także ta moja stanowcza obrona ci pomogła otworzyć oczy, odkłamać się. W każdym razie, jeśli któregoś dnia przyjdziesz i spełnisz te warunki, które ja mam spełnić, kiedy ciebie krzywdziłem, mianowicie przyjdziesz już kochający, z piękną teraźniejszością, pojednany z Bogiem, samym sobą, jak trzeba było, przeszedłeś terapię, przeszedłeś rekolekcje zamknięte, spowiedź generalną i tak dalej. No to, co było potrzebne, bo jak się jedna z Bogiem i ze sobą, no to wszystko to uwzględniasz. W każdym razie przyjdziesz piękny, przemieniony, przyjdziesz kochający, opiszesz krzywdy, którymi rządziłeś, same grupy krzywd, bez szczegółów, szczerze przepraszasz do łez, no, które piękne, i serce aż drży z bólu, żeś mnie krzywdził, i to czuję. I wynagradzasz, tu i teraz, nie obiecujesz, tylko wynagradzasz, dawałem przykłady, to wtedy ci powiem, wtedy. Na przykład mężu, pardon panowie, że znowu w tą stronę, mężu, ja żona, cieszę się, żeś się tak przemienił, podziwiam ciebie, dziękuję i tobie, i Bogu za tą twoją przemianę. I chcę ci powiedzieć teraz z radością, że ci już dawno w sercu przebaczyłam tamte minione krzywdy. Potem się, jak może zauważyłeś, od pewnego czasu zaczęłam stanowczo bronić. Już mnie nie mogłeś krzywdzić. Z początku byłeś w szoku, że tak stanowczo się bronię. Ale w sercu teraz już nie muszę bronić, bo się kompletnie zmieniłeś. Teraz zaczynasz kochać. A w sercu to ci już dawno przebaczyłam tamte minione krzywdy, kiedy się jeszcze nie umiałam przed tobą bronić. To i sobie przebaczyłam, że nie umiałam się bronić, i tobie przebaczyłam. I wiedział o tym i Bóg, i spowiednik. A wtedy mąż spyta w tym przykładzie, co ty mówisz, żono, żeś mi już w sercu dawno przebaczyła tamte minione krzywdy? Tak, tak, mężu, dawno. A kiedy? No, 14 grudnia 2022, na koniec rekolekcji w Świątyni Opatrzności. A mąż powie, co? 14 grudnia 2022? Dziś jest na przykład 17 kwietnia 2028. To minęło 5,5 roku i ty mi dopiero po prawie 6 latach mówisz, żeś mi w sercu przebaczyła już tam prawie 6 lat temu? Tak, mężu, dopiero ci dziś o tym mówię, bo dopiero dziś spełniłeś warunki, żeby się o tym dowiedzieć. Dopiero dziś spełniłeś warunki, żeby się o tym dowiedzieć. Przyszedłeś przemieniony, już się przemieniasz od pewnego czasu, radykalnie, tu i teraz kochasz, odkłamałeś się, opisałeś krzywdy, które mi wyrządziłeś, szczerze, pięknie, hojnie wynagradzasz, promieniujesz miłością, czułością, delikatnością, cierpliwością. No to teraz ci z radością mówię już na głos, że w sercu to ci już dawno przebaczyłam, a teraz mówię z całą radością na głos. Nie próbujmy być, ostatnia myśl, lepsi od Boga, bo będziemy tylko naiwni. Powtórzę raz jeszcze. Kiedy ojciec okazuje przebaczenie i miłosierdzie marnotrawnemu synowi? Gdy syn wraca przemieniony, gdy się odkłamuje, opisuje swoje winy, opisuje konsekwencje swoich win, które uznaje, nie jestem godzien, uczynię choćby najemnikiem, i zabiera się do roboty, do tej miłości na co dzień, która się objawia w ofiarności, pracowitości. Wtedy ojciec mu przebacza, urządza święto, ale ani sekundy wcześniej.
Przepraszam Was na koniec za tych księży, którzy są nieprecyzyjni, mówiąc tak delikatnie i mówią, kończą się rekolekcje, idź się pojednaj, także z tym, który Cię krzywdził, nawet z nieprzyjaciółmi, idź się pojednaj. No to jest samobójcze polecenie, bo jeżeli ktoś mnie krzywdził i krzywdzi, to ode mnie nie zależy, czy dojdzie do pojednania, tylko od krzywdziciela. Jeżeli by ksiądz powiedział, jeśli jesteś krzywdzicielem, to idź, spełnij warunki, żeby krzywdzona osoba miała szansę się z tobą pojednać. Nawróć się, kochaj, zacznij kochać ogromnie, opisz winy, wynagradzaj. No to tak, to świetne polecenie. A jeśli i powinien każdy z nas kapłanów powiedzieć precyzyjnie, a jeśli z kolei ty jesteś krzywdzony i tutaj nie ma twojego na przykład małżonka, dorastającego, dorosłego syna, córki, czy mamy, taty, nie ma tego, kto cię krzywdzi, kpi sobie i z ciebie, i z Boga, i przychodzącego do nas, to przebacz w sercu, natomiast od ciebie nie zależy, czy dojdzie do pojednania. To zależy od krzywdziciela, a nie od krzywdzonego. Więc jeśli jesteś krzywdzicielem, nawróć się, kochaj, wynagradzaj i milcz. A jeśli jesteś krzywdzony, kochaj nadal, też milcz. Przebacz w sercu, nie mści się, przebacz w sercu minione krzywdy, tu i teraz się stanowczo broni przed bieżącymi krzywdami. A jak ten się ktoś, krzywdziciel, radykalnie nawróci, stanie się przyjacielem, no wtedy powiedz, że w sercu już dawno przebaczyłeś, ale dopiero wtedy powiedz i urządź święto, ale ani sekundy wcześniej. Amen.